jak zauważyliście, wieczory już długie. Pomyślałam sobie, że miło będzie, jeśli w jesienno-zimowe wieczory zapalimy sobie w domu lampiony zrobione przez nas samych. Wyszperałam w szafce dwa puste słoiczki po kawie. Pamiętajmy, że szkło przed malowaniem koniecznie odtłuszczamy. Ja zwykle używam do tego ciepłą wodę z płynem do naczyń lub alkohol. Do otepowania użyję farby z efektem szronu i gąbeczki. Jeśli nie posiadacie takiej farby, możecie użyć białej farby akrylowej. Pamiętajcie jednak o tym, aby nałożyć jej bardzo cieniutką warstwę. Słoiczki ozdobię przepięknymi jelonkami, które wydrukowałam na drukarce laserowej. Wycięłam i zwijam w rulon, wsuwając ją do wnętrza słoiczka. Środek podkleiłam taśmą klejącą. Teraz potrzebny będzie marker lub farba akrylowa. Ja początkowo malowałam markerem, no ale niestety skończył się powoli jej żywot, więc musiałam dokończyć farbą akrylową. W moim przypadku była to czarna farba akrylowa. Tak wyglądają moje jelonki. Uważam, że wyszło to w porządku. Czegoś jednak mi zabrakło, więc domalowałam kilka gwiazdek. A po drugiej stronie słoiczka nałożyłam szablon również z gwiazdkami, lecz nieco większymi i zatepowałam. Lakierem w sprayu popsikałam słoiczki i odstawiłam na jakiś czas, aby wyschły. Na koniec lampiony ozdobiłam jutowym sznurkiem. Obwiązałam kilka razy sznurek wokół słoiczka, nałożyłam kropelkę gorącego kleju i związałam, aby się sznurek nie rozwiązywał. Końcówki sznurka podpaliłam zapalniczką, aby się nie strzępiły. Tak właśnie prezentują się moje lampiony ze słoiczków. Mam nadzieję, że Was zainspirowałam. Proszę, abyście podzielili się tym pomysłem z innymi. Ja już Was żegnam i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!